Cześć, witaj w kolejnej lekcji, w której omówimy sposoby poruszania się w przestrzeni roboczej programu. Zaczniemy od myszki, która najlepiej, żeby miała trzy przyciski: lewy, prawy i po środku rolkę, dzięki której możemy przybliżać i oddalać się od elementów znajdujących się w scenie. Zwróć uwagę, że przybliżamy elementy, które wskazuje kursor. Wskazałem najdalszy klocek i ten fragment projektu został przybliżony. Wskazuje niebieski klocek skrajnie po prawej. Przybliżam i ten fragment projektu został przybliżony. Następne narzędzie to orbita, którą przywołamy, przytrzymując wciśnięty scroll w myszce. Dzięki temu będziemy rozglądać się po projekcie. Teraz trzymam scroll i dodaję przytrzymany Shift, i kursor zamienia się w dłoń, czyli w narzędzie przesuń kamerę. W ten sposób przesuwam nasz projekt, obraz z lewej do prawej, z góry do dołu. Niesamowicie przyjazna, przyjemna sprawa, mało aplikacji może pochwalić się czymś zbliżonym do SketchUpa. Jest to jeden z powodów, dla których w moim odczuciu program zyskał taką popularność. Oczywiście to, jak te elementy 3D wyglądają w scenie, jest również Dość unikatowe. Natomiast w tej części mam do omówienia jeszcze kilka narzędzi. Dla niektórych warto wspomnieć o skrócie klawiaturowym, jak dla powiedzmy narzędzia powiększ, dla lubki. Wybierając Z na klawiaturze przywołujemy właśnie to narzędzie i przytrzymując lewy myszy przejeżdżam do przodu i do tyłu. Tutaj nie ma znaczenia w którym miejscu użyję narzędzia, a obraz będzie przybliżał się dokładnie w tej samej pozycji. Czasami skok spowodowany rolką będzie za duży, i wtedy z pomocą przychodzi narzędzie Przybliż, dzięki któremu bardzo precyzyjnie jesteśmy w stanie określić zakres tego, co widzimy w okienku pracy. Dalej mamy powiększ do okna, za pomocą narzędzia, psując ramkę, przybliżamy, wypełniamy okienko pracy. Dalej mamy dopasuj do okna funkcja, z której będziemy na pewno korzystać, ponieważ w każdej sytuacji, kiedy będziemy za blisko w modelu, powiedzmy, że ja teraz specjalnie wchodzę do środka, do bryły yy, i nie mam yy, ochoty oddalać się i scrollować przez najbliższe pół minuty, wybieram Shift-Z i wyskakuję na zewnątrz modelu. Do pasuj do okna, tu przywołanie wszystkich elementów do okienka pracy. I ostatnia pozycja... Ostatnie narzędzie, czyli poprzedni. Sketchup pamięta dla nas sześć ostatnich widoków. Czyli jeżeli powiedzmy, wkoczyliśmy kamerą w ścianę, zahaczyliśmy o drzewo, cokolwiek, pamiętajmy, wybieramy poprzedni widok i cofamy się do właściwej pozycji kamery. Przypomnę najważniejsze rzeczy. Przytrzymany scroll w myszce, środkowy przycisk, przywołuje narzędzie orbity, do tego przytrzymany. Shift na klawiaturze zamienia narzędzie orbity w narzędzie przesuń kamerę. I to, co wspomnieliśmy jako wskazówkę, przybliżamy elementy. Wskazane kursorem, więc w ten sposób sobie również ułatwiam bardzo nawigację. Niesamowicie e, ważny element wpływający mocno na komfort i wydajność prac. Oczywiście to będzie nam towarzyszyło cały czas podczas pracy. W tej lekcji to wszystko. Zapraszam do następnej, w której będziemy mówić już o zaznaczaniu elementów.